Generalnie uważam, że zmiany poszły w dobrym kierunku, bo po pierwsze wróciło większe takie, no takie ambicje realizowania programów misyjnych, takich o charakterze edukacyjnym, o charakterze kulturalnym. Jest tego więcej niż było poprzednio. Po drugie, moim zdaniem w dziedzinie informacji i publicystyki wróciła powaga. Dorota poprzednio... Kania skazana nieprawomocnie za wyłudzenie pieniędzy i powoływanie się... Ale pani się pytała się... o program, tak? Więc tak. Ja oceniam Dorota program. Dorota Kania to nie jest ocenia... program, nie znam takiego programu Dorota pod tytułem Kania Dorota Kania. Została zaproszona do TVP Info wczoraj, żeby oceniać aferę Amber Gold w telewizji publicznej. Osoba nieprawomocnie skazana. Pan uważa to za dobre standardy? I wybitna standardy? Publicystka nagradzana nagrodami dziennikarskimi, czyli pani środowisko. Tak? Nie, to jest jak SDP to nie? Krzysztofa Skowrońskiego, osoby, która pobiera wynagrodzenie od PiSu. To jest jakaś podziemna organizacja, to jest czy to jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich? Nie, to jest organizacja to jest związana z PiSem. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przed laty, pewnie pani by tak nie powiedziała. Stowarzyszenie Dziennikarzy no bo Polskich ma pewną szef ciągłość. Tego stowarzyszenia pobiera pieniądze od PiSu, więc dlatego uważam, jak że to jest to... pobiera pieniądze od PiSu? Tak, na pewno w sprawozdaniu pani... finansowym Prawa i Sprawiedliwości była informacja o tym, o finansowaniu Krzysztofa Skowrońskiego. No naprawdę, to jest w sprawozdaniu w PKW, panie ministrze. Więc pytam pana, czy to jest dobry standard, że osoba nieprawomocnie skazana za wyłudzenie pieniędzy komentuje afery gospodarcze. Znaczy ja uważam, że to jest sprzeczne z tym. A ja uważam, że pani Dorota Kania, z tego co śledzę dorobek poszczególnych dziennikarzy, jest jedną z lepszych dziennikarek śledczych w Polsce. To jest zresztą gatunek troszkę zanikający niestety w Polsce. I ma pod tym względem duży dorobek nagradzany przez samo środowisko dziennikarskie. Więc jak najbardziej jest predestynowana do oceniania afer.